Na dłoni mam magnes. Pola magnetyczne magnesu wpływa na atomy mojej dłoni tak, że nabiera ona właściwości magnetycznych. Między moją dłonią i magnesem pojawia się siła odpychająca, którą zademonstruję. Do zawieszonej deski przymocowane są magnesy. Zbliżam dłoń do magnesu i widzimy, że magnes jest odpychany. Nasze ciała mają właściwości diamagnetyczne. Pod wpływem pola magnetycznego, które oddziałuje na elektrony w atomach. W mojej dłoni indukuje się pole magnetyczne, skierowane przeciwnie do pola magnesu i pojawia się siła odpychająca. To jest istota diamagnetyzmu. Diamagnetyzm wprowadziłem we wcześniejszym filmie o lewitacji diamagnetycznej. Łatwo można zmierzyć wartość tej siły. Potrzebna jest waga z dokładnością jednej setnej grama. Koszt takiej wagi jest niewielki. Nawadzę kładę magnes i zeruję wagę. Magnes jest na pewnej wysokości, z dala od metalowych części wagi. Zbliżam dłoń do magnesu i widzimy na wyświetlaczu, który jednocześnie nagrywam inną kamerą, że waga pokazuje około 500 g. Magnes jest dociskany do wagi przez siłę odpychającą od mojej dłoni. Wartość tej siły zależy od odległości dłoni od magnesu i rodzaju magnesu. 500 g to jest w przybliżeniu masa jednego ziarenka słonecznika. A więc moja dłoń odpychała magnes z siłą porównywalną do siły z jaką ziemia przyciąga jedno ziarno słonecznika. Nasza skóra zawiera około 60-70% wody i woda ma właściwości diamagnetyczne. Sprawdźmy to. Na wadze kładę pojemnik z wodą. Przykładam magnes i widać po wskazaniach wagi, że woda jest pchana w dół. Magnes odpycha wodę i woda odpycha magnes. Wskazania wagi są porównywalne z sytuacją, gdy zbliżałem dłoń do magnesu. Efekt ten można również zaobserwować dla zamrożonej wody, czyli lodu. Na koniec dodam, że woda znajduje się na przykład w jabłku, jak widzimy, magnes jest odpychany przez jabłko. Dziękuję za uwagę.